Dzień dobry, ja jestem Kruskader, a to Super Mario Bros. The Lost Levels. Gra, która nie została wydana poza granicami Japonii, gdy została pierwotnie wydana. Dopiero trzeba było czekać na wydanie tejże składanki Super Mario All-Stars. Gra się charakteryzowała tym, że była bardzo trudna. I to był chyba jeden z powodów, dla którego nie wydali jej poza Japonią. Bo po prostu myśleli, że będzie za trudna dla zachodnich graczy. Ale nie jest aż tak trudno. Tak jest przynajmniej moje zdanie. I pierwsza różnica? Mamy dwie grywalne postacie. Mario jest trochę szybszy, ale niżej... Nie. Obaj są tak samo szybcy, ale Mario mniej się ślizga i niżej skacze. Luigi ślizga się bardziej, ale skacze wyżej. I ja zagram jako Luigi. W końcu jest rok Luigiego. Jeszcze. Oj, demo się zaczęło. I oto pierwszy poziom. Widać pewne różnice. Zajem tylko... O, dziękuję. I pierwsza nowa rzecz. Rury na poziomie gleby. I druga... Poison Mushroom. On działa jak przeciwnik, którego jeśli zbierzemy, to zniknie. Ale zadając nam uprzednio obrażenie. I jak widzicie, tu już na początku możemy wykonać trika z nieskończonymi życiami, jeśli ktoś umie. Ja nie umiem. Tutaj możemy puścić muszlę w ruch, żeby zgarnąć życie. Tam wcześniej powinna być grupka dwóch gumbasów, ale oni się raz pojawiają, raz nie. Nie wiem, od czego to zależy. Myślę, że to ma związek z tym, że jest za dużo sprite'ów na ekranie i po prostu gra nie kod gry nie wyrabia, więc nie wyświetla. Takie jest moje tłumaczenie. Gra, jak widać, na tym samym silniku co oryginalna Super Mario Bros. No, w wersji japońskiej było to trochę ładniejsze względem NES-owego Super Mario Bros., bo używano dyskietek. Wiecie, Famicom Disk System. Przez co mogło się tam pomieścić trochę więcej danych i w rezultacie gra wyglądała trochę ładniej. I oto poziom 1-2, pierwszy podziemny. I tutaj jedna fajna rzecz, że przejść musimy zastosować taką sztuczkę. Lubię takie wślizgi. A tutaj aż mówi, że możemy iść górą. Twórcy ewidentnie przewidzieli to, więc daje taką możliwość. Mogę pójść tam dalej, jest tam warp do poziomu do świata drugiego. Ale to tylko dwa poziomy, więc... A poza tym chcę wam pokazać te poziomy, bo warto. I oto 1-3. Na początku się musimy rozpędzić, bo byśmy spali w tamtą otchłań. I tutaj nowy przeciwnik. Latający blooper. Zasadniczo jest to taki zwykły blooper, tylko że nie jest w wodzie, a na powietrzu. I zauważyłem jedną rzecz z tym blooperem, mianowicie jeśli odwrócimy się do niego plecami, inaczej, on płynie tam, gdzie my patrzymy. Patrzę do tyłu, znaczy patrzę w lewo, płynie w lewo, patrzę w prawo, płynie w prawo. To jest taka dosyć fajna rzecz. Poza tym Luigi, jako że skacze strasznie wysoko, czasem może przeskoczyć nad flagą, ale nie chcę tego robić. Poza tym mam problem ze złapaniem jego flagi nim na samej górze. Znaczy, często jest tak, że jestem na samym szczycie, a on zamiast łapać tam za 5000, łapie za 2000. Powodów tego nie znam. I oberwałem. I... Te bicze ognia są za krótkie, by nas tam dorwać. Ale ten ledwo mnie dorwał. No więc pierwsza śmierć. Pierwszy ucieknięty maszyn. I ledwo wskoczyłem. I
Pamiętacie może w oryginalnym Super Mario Bros. W zamku były takie, nazwijmy to, bunkry, gdzie można było się schować poniżej ognia Bowsera. Tutaj są takie zapory, które utrudniają życie. I tutaj właściwie ta platforma utrudniała też życie, bo Luigi można po prostu nad Bowserem przeskoczyć bezproblemowo. Jak widzicie, póki co gra nie jest aż taka trudna. Ale wkrótce się to zmieni. A Mujon zdecydował, że to świetny moment, by być zatkanym. No to niepotrzebnie hamowałem. Akurat zachciało mi się zdobyć grzybka, bo jest w tych bloczkach. W sumie to mogę zastosować taką, o, bezpieczną strategię. I patrzcie, zawrócił. Warto to wiedzieć. I tutaj mamy zwiazdę. Tylko ją złapię. I tutaj skaczemy między piraniami. I zaraz pojawi się nowa rzecz. Zielona sprężyna. Ona jest jeszcze mocniejsza od czerwonej. Wiecie, jak wysoko poszybowałem? To jest kolejna, z której skorzystamy. Tylko jeśli by się mi nie udało wybić, bo żeby się wybić, muszę wcisnąć w klawisz skoku, gdy jest ugięta, to bym spadł w otchłań. Znaczy nie. Poleciałbym bardzo niziutko i prawdopodobnie bym spadł w otchłań. Mógłbym się niby jakoś uratować, ale marne szanse. 6 fajerwerków. Już wiem, skąd się one biorą. Jest 6, jeśli ostatnia cyfra na czasie to 6. 3, jeśli 3, 1, jeśli 1. I to utrudnia zasadniczo życie speedrunnerom, bo to marnuje czas, te fajerwerki. Nie da się ich ominąć, więc trzeba tak manipulować czasem, by nie skończyć poziomu na 1, 3 lub 6. Chociaż 1 akurat tak bardzo nie przeszkadza. Tutaj mogłem puścić tą muszlę tam, żeby zgarnąć życie, ale... Gra oferuje nieskończone kontynuacje i w przeciwieństwie do jedynki nie zapisuje co świat, a co poziom. Więc de facto jest nawet trochę łatwiejsze. Może nie tyle łatwiejsze, co bardziej życzliwe. Okej, pozbędę się ciebie. I tutaj ukryte bloczki. Coś, czego ludzie niespecjalnie lubią. Aha, czyli będę w stanie tutaj wskoczyć. Idealnie. I postęp. Tutaj też mogę puścić tą muszlę w ruch. Tak bez celu. Tum. Ty. I nie rozumiem, po co jest tutaj ten bloczek. Taki bezcelowy się wydaje. I już 6 poziomów za nami, 0 kontynuacji. Naprawdę dobry wynik. I teraz czas na poziom ze skaczącymi rybami. Bo żadna gra z Mario nie może się bez niego obejść. Ła! Za słabo wcisnąłem klawisz skoku. I prawie spadłem w otchłań. To było chamskie. Why? To też nie było za miłe. Ale już koniec tego. Przekleństwa. Czas na drugi zamek. I zobaczmy... A! Tutaj możemy zgarnąć życie, jeśli puścimy tą muszlę tam dalej, ale za późno skoczyłem. O właśnie. Powinno się jeszcze by tamtych dwóch zabiła i byłoby życie. Natomiast tutaj jest sekrecik. Mushroom, mushroom. Do przewidzenia to było.
Te komety są strasznie losowe. Nie wiem, kiedy mają wyskoczyć, kiedy nie. Najbezpieczniej jest w sumie skakać, kiedy są już w połowie drogi do góry. I tutaj powinien być Firebar, ale zazwyczaj go nie ma z niewiadomych mi przyczyn. Wow. Czuję, zginąłem tuż przed bossem. Ta platforma ma strasznie dziwną fizykę. Nie mogę się na niej rozbić, jakby kasowała mój pęd, gdy na niej stoję. Dobra, raz jeszcze. I tak zapewne nie doniosę tego, więc nie będę się nawet starał. O, może się uda. Jak będę powoli. Nawet się udało. Jak mówię, w tej grze ta platforma ruchoma nad Bowserem przeszkadza niż pomaga. Bo Luigi może skakać tyle, tak wysoko, że dotknie sufitu. I świat trzeci, śnieżny. Tego nie rozumiem w wersji All-Stars, bo zamiast się tak dobrze odbić od zniszczonych bloków, to on jakby się zatrzymywał. Nie wiem czemu. I przez to straciłem pęd. Normalnie to bym powinien się odbić, tam dalej polecieć i zabić tamtego Hammer Bro. Ale się tak nie stało z tych właśnie mi niewiadomych przyczyn. Auć. No w sumie mam ochotę na coś takiego. Strasznie nieprzyjemny to dźwięk. Widzicie, przeskoczyłem nad flagą. I tam dalej jest chyba teleport gdzieś, ale nie chcę jego używać. Znaczy teleport w sensie warp, jak warp zone w 1-2. I czas na pierwszy poziom wodny. Dopiero. Nie mam w sumie nic do powiedzenia. Zwykły poziom wodny. Jedyna różnica, że mogą się pojawiać się przeciwnicy wodni. Znaczy lądowi. I tutaj w wodzie wszyscy przeciwnicy są nieśmiertelni. Nawet ci lądowi. Wiecie tego parakupę? Nie mogę go skrzywdzić na żaden możliwy sposób. Znaczy na chwilę obecną. Gdybym miał kwiatkę, to mógłbym go bezproblemowo zabić. Ale że nie mam, jest nieśmiertelny. Siobluper, bo przeszkadzasz. Nie było to trudne. O, właśnie widzieliście, byłem na samym szczycie i tak nagle przyteleportowało mnie troszkę centymetr niżej i 2000 zamiast 5. Dobra. A. Aj. I oto pierwsze game over, a zdobyłem ćwierć miliona. Plus trochę. Zasadniczo powinienem... O tak? Tam parę przeciwników było poza ekranem, więc nie skrzywdzeni zostali. O tak to powinno być. O, myślałem, że zginę. Te zielone sprężyny są bardzo przydatne. No nie, ale nie nadwyrężajmy ich. Ła. Trzeba było tam skoczyć, a nie zatrzymywać się. Ale jednak boję się takich małych platform. A to było tuż przed metą. Nic to.
Tak szybko idzie. 15 minut, a ja już 11 poziomów mam za sobą. No i jedna nazwa Luigi'ego. Także tej wersji. Jak walną ścianę, to się tracę pęd. Nie wiem czemu. Oraz Luigi strasznie wolno się rozbiega. Może to dlatego, że jest śliski, po prostu przyleciał nad tymi schodkami zamiast zyskać od nich pęd. Nie wiem. Tak czy inaczej, to jest jeden z tych labiryntów. Idź właściwą ścieżką, bo będzie źle. Chyba tutaj górą muszę. Nie. Na szczęście. A, widzę. Na szczęście, jeśli pójdziemy złą ścieżką, to wszyscy przeciwnicy ulegają zniszczeniu. Więc nie ma problemu. I to jest powód, dla którego ciężko pokonać ten poziom dużym Mariem. Trzeba było tam na dole samym przebiec. Zupełnie się nie staram. Nic to, raz jeszcze. I teraz stop. To jest dosyć trudne, ale są też tam niewidzialne bloczki, które możemy ujawnić, żeby przejść. O, i tutaj nie ma tej ruchomej platformy, dlatego było tak łatwo. Witam nas trzech Toadów. I nie pokazuje o dziwo pacyfki. Ciekawe. Ciekawe. Most interesting. Świat czwarty, ale to nie dziś. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!